Delta Lima 9, Papa Kilo Whisky. Delta Lima 9, Papa Kilo Whisky. Witam wszystkich w dzisiejszym filmie, w którym się zajmiemy naprawą kabla do mikrofonu Yaesu MD-100. To jest Yaesu MD-100, mikrofon stołowy. Podczas ostatnich zawodów zauważyłem, że wtyczka nie styka prawidłowo i doszedłem do wniosku, że była luźna i się wyłamała. Miałem jedną wtyczkę, próbowałem to na szybko zarobić, ale zrobiłem to totalnie odwrotnie, w drugą stronę, więc to jest niepoprawnie założona wtyczka. Będziemy się sugerowali ponownie tą. Zrobiłem totalnie na odwrót, dlatego zrobię to ponownie. I zakupiłem do tego więcej wtyczek, zamówione z internetu. Dzisiaj będziemy sprawdzali, czy to się da. To jest najzwyklejsza wtyczka 8-pinowa RJ45. Do zaciśnięcia użyjemy praski. I resztę zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przepraszam za katar, ale jest zima. Zresztą jestem na chorobowym, a chciałem coś sobie zrobić pożytecznego. Ok, proste zadanie na dzisiaj. Bierzmy się do pracy. Zajrzyjmy pierw, jakie to są wtyczki ekranowane. Akurat takie były w przecenie. Czy są dobre, czy są gorsze? Zaraz się wszystkiego dowiemy. Tak, tutaj są same wtyczki. A może zobaczmy instrukcję. Widzę, że to są jakieś inne niż te, które miałem. Tak, to nas nie interesuje, bo to jest inny internetowy przewód. Tak. Ok. Powinno być prościej z tą wtyczką, ponieważ ma dodatkowy holder do przewodów. A jako, że to nie jest przewód ethernetowy, to jest dosyć trudno to zrobić. Nie jest takim prostym czynnością, ponieważ ekran jednego z przewodów trzeba również włożyć do... A tak to wygląda. To są przelotki. Już zobaczę, jak to wygląda w kamerze. Tak, tu są przelotki, do których się wsadza przewody, które później wkłada się, taka ostrość, do tych wtyczek. Że potrzebujemy jedną tą sztukę i potrzebujemy również jedną sztukę ze zwykłych wtyczek. Postaram się to zapiąć, żeby od razu wszystkiego nie wysypać. O, już dwie tu leżą. No super. Jedna jest mi tylko potrzebna. Wszystkiego zaraz nie pogubić. O, osłonek nie użyjemy, bo mamy na kablu oryginalną. Niepotrzebnie to od razu chowam. Trochę walczę z czasem. Tutaj mamy wtyczkę ekranowana, co prawda jest do wyższej kategorii przewodów niż się spodziewałem, ale myślę, że spełni swoje zadanie. I jestem ciekaw, jak to teraz zrobimy. To jest nasza oryginalna wtyczka. Musimy na jej podstawie oszznurować, że tak powiem, całość. Wsadza się to tak tymi przerwami do góry, w stronę ostrzy, żeby ostrza mogły się przebić przez wprowadzone przewody, czyli w ten sposób wsadzamy. Teraz patrząc z perspektywy tego, muszę odpowiednio osadzić przewody w tym
i przyciąć to na odpowiednią długość. Więc bierzmy się do pracy. Tak, tutaj sobie umieszczę poprzednią wtyczkę w zasięgu mojego wzroku. Nie wszyscy muszą koniecznie na to patrzeć. Jest tutaj. Niestety nie sięgam ze wszystkim z tą kamerą. Musiałbym mieć ją pod innym kątem. To obcinamy. To się nam do niczego nie przyda. Postaram się to odciąć trochę wyżej, żeby zostało więcej przewodu. Także obetnę to tutaj, przy samych ostrzach, przy samych stykach. I mamy większy zapas przewodu. Rozizolujemy to troszkę delikatnie więcej, troszkę więcej izolacji ściągniemy z tego przewodu. Super. Teraz przewód do mikrofonu jest bardzo wysokiej jakości, nie ma nic do zarzucenia. Składa się z 7 przewodów i ekranów w postaci drutu stalowego, tak mi się wydaje, i miedzianego, z linek miedzianych, z wypełnieniem z jakiegoś materiału plastikowego, jakieś włókno. Jak widać, pojedyncze włosy z tych nitek są nawinięte na jakimś włóknie i to dosyć bardzo utrudnia cały proces, ale mam nadzieję sprostać temu zadaniu. Rozplątamy pierw wszystko. Odetniemy nadmiar materiału i będziemy kontynuować. Dobrze, pozbyłem się trochę reszty nadwyżki izolacji i tych włókien. Ekran możemy zwinąć. On pierwotnie otulał któryś z przewodów, ale już go ściągnąłem. Chyba czarny albo biały, tak mi się wydaje. Nie jestem tego pewien, ale nie jest tam to do niczego potrzebne w tym wypadku. Dobrze. Mamy więc nasze pudełeczko. Zaczynamy od koloru. Co jest pierwsze? Kolor żółty wychodzi tutaj na dole. Zobaczymy, jak to będzie. Dosyć interesujące urządzenie. Nie zakładałem wtyczek tego typu wcześniej, ale nie widzę problemu, żebym miał sobie z tym nie poradzić. Nowe, ciekawe doświadczenie. Wydaje się dosyć przyjemne, bo sam ten element może pozwoli nam to później łatwo wcisnąć do obudowy. Jeszcze sobie rzucę okiem, jak oni to sobie wyobrażają, że tam włożę. 13 mm tylko. Ok, zobaczymy, jak to wyjdzie po włożeniu wszystkich przewodów. Teraz pora na czerwony. To jest najciekawsza czynność chyba z tego, ułożenie fajnie tych przewodów. I teraz tak. Piąty przewód to jest ekran. Musi być normalnie w oryginalnej wtyczce tutaj. On jest jeszcze w koszulce, fabrycznie zrobiony w koszulce. Ja nie mam na tyle małych koszulek, dlatego pierwsze 4 przewody normalnie, później ekran będzie niestety nago. I kolejne 3 przewody jeszcze muszę umieścić w ekranie: fioletowy, różowy i brązowy. Thank you.
13 mm według producenta. 1, 2, 3. O, tylko jeszcze mniej zrobić. O, to jest 13 mm. Przytniemy to na równo. I teraz miejmy nadzieję, że uda mi się to zmontować. Gdzie jest moja wtyczka? O, idealnie weszło. Bez żadnego problemu. Praska w tą stronę. Nie będę teraz obracał. Okej. Całkiem. Całkiem. Sprawdzimy teraz przewodność wtyczki. I nie było żadnego problemu do tej pory. Zobaczymy. Pęsety nie będą nam już potrzebne. OK. Wyciągamy nasze urządzenie pomiarowe. Nasz mierniczek. Tak, mamy sygnał. Jedną stronę sobie odetkamy. Jak to zrobić, żeby nie cierpieć teraz za dużo? Tylko jeszcze sprawdzę poprawność kolorów teraz. Ups. I tak, patrząc od tej strony, mamy tak, brązowy, różowy, fioletowy, ekran, biały, czerwony, czarny i żółty. Teraz zobaczymy, czy wszystkie przewody przewodzą i będziemy kontynuować. Dobra. Ten jest, 8 działa. 1. No tak, 1 jest. Nie ma być 1. Okej, 2. 3. Czwórka. 5. Puściłem. Jest. I ostatni. Wszystkie. Wszystkie 8 przewodów jest połączonych. Dobrze. Bierzemy wtyczkę i idziemy do komputera podłączyć to. Dobrze, już mamy kabel zrobiony. Tutaj na biurku przede mną leży. Podłączymy go do radia i spróbujemy wykonać jakąś łączność. Dobrze. U mnie jest to zbudowane tak, że w tym momencie, jak pewnie widzieliście na chociażby zawodach, radio jest tutaj. Wtyczka od mikrofonu znajduje się tam. Więc ja ją tam szybko wepnę. Wtyczka jest schowana tam z tyłu, jak widać tutaj. Dostęp do niej jest bardzo prosty. Bez specjalnego przyglądania się. I montaż do mikrofonu również bardzo prosty. Kabel charakteryzuje się tym, że kabel i mikrofon, że jeżeli wejście jest tego typu w radiu, to mikrofon możemy wpiąć drugą stroną wtyczką w to miejsce. I w moim przypadku, kiedy w radiu mam wejście R45, to
8-pinowe złącze. 2, 4, 6, 8-pinowe złącze wpinam w mikrofon. Przykręcamy. I w sumie cała konfiguracja u mnie w domu gotowa. W taki sposób pracuję u siebie. Jeżeli chcę odpiąć mikrofon albo przepiąć na mikrofon, no, głośnik, na gruszkę tak zwaną, to bez problemu szybko robię konfigurację. Teraz spróbujemy zrobić jakąś krótką łączność. Jestem 40 metrów. Odpalimy sobie rok 4AM. Nic nie rozumiem, ale spróbuję jakiś dyplom. Delta Lima 9, Papa Kilo Whisky. Delta Lima 9, Papa Kilo Whisky. No copy. Delta Lima 9, Papa Kilo Whisky. Delta Lima 9, Papa Kilo Whisky. QSL, QSL, for you is 5-9 in Deutschland, in Germany, Hamburg. Ich spreche bisschen Deutsch, aber ich spreche bisschen besser im Englisch. So, vielleicht wir machen das QSO im Englisch. So, 5-9 for you in Hamburg, and I have very, very strong background. So, yeah, you are on the level. Your level signal is with level of background. Mic to you. I think this was Oscar Echo 8, Charlie Foxtrot, Delta Lima 9, Papa Kilo Whisky. Oscar Echo 8, X-Ray Charlie Foxtrot, Delta Lima 9, Papa Kilo Whisky. Oh, thank you, Jürgen. My name is Andrew, Alpha November, Delta Romeo, Echo Whisky. Right now I'm in Hamburg, like I said before, and my conditions are the end-fed antenna, 20 half-wave end-fed antenna for 40 meters, and I'm working with 100 watts from the Yaesu FT857D, the little radio, mobile radio. Okay, thank you very much for QSO. I hope my signal is okay, because I'm testing new microphone right now, Yaesu MD100.
Yaesu MD100, and yeah, I think it's work pretty well with my radio. Mic to you, Oscar Echo 8, X-Ray Charlie Foxtrot, Delta Lima 9, Papa Kilo Whiskey. Thank you very much, and 73. Jak widać, Oscar Echo 8, X-Ray Charlie Foxtrot. Ok, dobrze zapisane. Łączność zrobiona, mikrofon działa. Naprawa się udała, także jestem zadowolony z osiągów i do usłyszenia. Dzięki, 73.